A to jest Luna. Też widzicie, stylizacja, pies Gucci, tutaj drugi, proszę bardzo. O. Cześć, jestem Sandra Kubicka i witam Was dzisiaj w moim domu. Najczęściej kupuję rzeczy w sieciówkach. Jeśli chodzi o projektantów, to tylko buty i torebki. W domu mam podzielone rzeczy na 3 garderoby, ponieważ nie zmieściłam się w jednej. Uwielbiam garderobę, wolę wejść i zobaczyć swoje rzeczy na wierzchu, co mam na wieszakach. Mam podzielone na buty, mam podzielone sukienki, mam podzielone na kurtki. Zresztą, co będę Wam mówić, sama Wam pokażę. Chodźcie. Witam Was w mojej garderobie, mały tour. Tutaj mam właśnie sukienki na specjalną okazję, bardziej odważne, krótkie, długie sukienki. Tutaj mam mnóstwo leginsów i topów sportowych na siłownię, ponieważ spędzam mnóstwo czasu na treningach. Tutaj przechodzimy do królestwa dresów. Uwielbiam wygodę. Topy, koszule, torebki, garnitury i sukienki na co dzień. Kilka moich ulubionych rzeczy w szafie. Jedną z nich jest moja czapka z jednorożcem, legenda. Moi znajomi się śmieją, że zawsze jak wychodzę, zakładam czapkę, żeby mnie nie było widać. I mówią, Kubicka, i tak cię przecież widać. Więc to jest jedna z nich. Oczywiście wszystko, co się świeci, jest moim ulubionym. Jestem taką małą sroką. Tutaj jest moja ulubiona torebka, która też, jak widzicie, jest dosyć fenomenalna. Uwielbiam piżamy, uwielbiam szlafroki, więc pokażę Wam jeden z moich ulubionych szlafroków, który jest mojego projektu. Też dosyć odważny, jak to ja i moja osobowość. Lubię rano wstać, zejść sobie na dół na kawkę, w szlafroku, usiąść przy kominku. Najdroższa rzecz w mojej szafie i jesteście pierwsi, którzy zobaczycie moją suknię ślubną. Jeszcze nikomu jej nie pokazałam. Nie smucimy się, ponieważ uznałam, że i tak ją założę na czerwony dywan albo na moje huczne urodziny. Widzicie, jest bardzo w moim stylu. Świeci się fenomenalnie. Projektantka milanowa. A ceny nie powiem, ale jest to najdroższa rzecz tutaj w garderobie. Czy są rzeczy w mojej garderobie, których nigdy nie założyłam? Oczywiście, że są. Ja czasami kupuję rzeczy, nigdy ich nie założę i później zastanawiam się, po co mi to, więc je sprzedaję. Oczywiście za mniejszą cenę, bo za głupoty trzeba płacić, ale nigdy nic u mnie nie leży, zawsze jest przemiana. Od jakiegoś czasu sama projektuję również sukienki, więc tutaj też są moje sukienki połączone z innymi projektantami. Tutaj są moje. Taki fun fact, moje sukienki urodzinowe co roku robię sobie sama ja. Więc tutaj też jest jedna, którą zrobiłam. Oczywiście jak urodziny, to wszystko musi być hucznie, sukienki też muszą być zupełnie inne niż na co dzień. A taką moją ulubioną, trzymam w ogóle wszystkie swoje takie na pamiątkę urodzinowe, bo to są specjalne okazje, to ta była moja ulubiona. Co najczęściej noszę w okresie jesiennym, są to sety dresowe. Ja lubię wygodę, ale nie ponuro, więc są właśnie kolorowe. I na to zarzucam bardzo ciepły płaszcz. I do tego sportowa czapka. Taki fajny miks. Czy wolę torebki, czy buty? Torebek nie mam za wiele, więc postawiłabym na buty. Zresztą pokażę Wam teraz szafę ze szpilkami. Tutaj jest szafa z butami, a wręcz powiedziałabym królestwo szpilek, ponieważ mam ich znacznie więcej niż płaskich butów. Mam naprawdę mnóstwo szpilek, znacznie więcej niż płaskich butów, ale łączę projektantów z sieciówkami, nie mam z tym zupełnie problemu. Tutaj mam bardzo fajne buty, moje ulubione. Giuseppe Zanotti z kolaboracją z Kanye Westem. Limitowana edycja, więc już są naprawdę przedrane, ale trzymam je jako pamiątkę. Te Steve'a Maddena, fenomenalne, zawsze składają show. A te kupiłam za grosze na wakacjach na Ibizie i każdy mnie o nie zaczepia. Czarne leginsy, zwykła czarna koszulka i te i robią naprawdę furorę.
Czasami naprawdę mam problem i nie wiem, co założyć, ale to nie przez moje ciuchy, tylko właśnie przez buty, bo jak widzicie, płaskich butów i sneakersów jest tylko kilka. Mam buty do tenisa, te są na pewno moje ulubione, no ale ciężko do nich dobrać outfit, ponieważ są na czerwony dywan.